Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego filmu będzie próba kaloryczna. Próba kaloryczna jest jednym z dostępnych testów, które możemy wykorzystać w przebiegu diagnostyki zaburzeń błędnikowych. Najbardziej popularna wersja próby kalorycznej została opracowana w roku 1942 przez Fitzgeralda i Holpike'a i ta wersja jest w zasadzie aktualna do dnia dzisiejszego. Nie zmieniły się założenia tej próby, natomiast zmienił się tylko sprzęt, który wykorzystujemy do wykonania tej próby. Na początku mała dygresja anatomiczna. Błędnik jest to inaczej ucho wewnętrzne, czyli ta wewnętrzna, najgłębiej położona część ucha w kościach skroniowych. Posiadamy dwa błędniki, prawy i lewy, a nazwa błędnik wzięła się stąd, że budowa ucha wewnętrznego jest bardzo skomplikowana i różnorodna. Ale jako ciekawostkę anatomiczną powiem, że człowiek tak naprawdę ma cztery błędniki, czyli te dwa uszne właściwe, które związane są ze zmysłem równowagi, oraz dwa inne, które z równowagą nie mają nic wspólnego. Chodzi o błędniki sitowe, czyli część zatok, które zlokalizowane są tutaj w okolicy za nasadą nosa, między oczami, i ich budowa jest również bardzo skomplikowana i złożona. Próba kaloryczna, najogólniej mówiąc, polega na określeniu czynności błędnika poprzez stymulowanie go bodźcami cieplnymi, czyli bodźcem ciepłym i zimnym o określonej temperaturze. I ta energia cieplna musi zostać dostarczona do błędnika z zewnątrz przy pomocy jakiegoś medium. Najstarszym historycznym medium, które wykorzystywane jest nadal i jest bardzo popularne, to jest woda. Dopiero w późniejszym okresie drugim medium, które zaczęto wykorzystywać do stymulacji błędników, to było powietrze. Najprościej mówiąc, próba kaloryczna polega na wlewaniu do uszu wody o określonej temperaturze lub wdmuchiwaniu powietrza o ustalonej temperaturze. Próba kaloryczna składa się de facto z czterech testów, mianowicie stymulujemy wodą zimną lub zimnym powietrzem, najpierw ucho lewe, potem ucho prawe, a potem w drugiej kolejności stymulujemy ciepłą wodą lub ciepłym powietrzem ucho lewe i ucho prawe. I w efekcie tej stymulacji uzyskujemy oczopląs, który później może być zarejestrowany. Kwestia temperatur, których używamy w próbie kalorycznej, została ustalona już w 1942 roku przez Fitzgeralda i Holpike'a. Została ustalona na poziomie 44 stopnie dla wody ciepłej oraz 30 stopni dla wody zimnej. Ta temperatura jest najbardziej optymalna i ona jest dosyć sztywna, do dzisiaj używana. Natomiast w kwestii powietrza ta temperatura jest troszeczkę inna. Chodzi o to, że powietrze jako nośnik ciepła jest gorszy niż woda. Dlatego tą temperaturę trzeba troszkę zmodyfikować i dla powietrza ciepłego zazwyczaj używa się temperatury o 3 stopnie w górę, czyli 47 stopni, oraz dla powietrza zimnego używa się temperatury o 3 stopnie w dół, czyli 27 stopni. Z tym, że ta temperatura dla powietrza nie jest tak sztywna jak dla wody, ona może ulegać pewnym modyfikacjom w poszczególnych ośrodkach, które zajmują się próbą powietrzną. Zależy też od protokołu badania danego ośrodka, od jego doświadczeń, a także od wskazań producenta sprzętu. Kolejnym problemem, który pojawił się w historii rozwoju próby kalorycznej, było to, żeby podawana woda czy powietrze miało cały czas stałą temperaturę przez cały okres stymulacji błędnika. Czas stymulacji dla wody to jakieś 40 sekund, dla powietrza jest nieco dłuższy, to jakieś 60 sekund bądź trochę więcej. I ta temperatura tego bodźca musi być podczas całej stymulacji taka sama, ponieważ inaczej wyniki nie będą wiarygodne. Początkowo stosowano jakieś zwykłe zbiorniki wody podgrzewanej z
termostatem. Ten termostat zapewniał stałą temperaturę, potem ta woda była wylewana w jakiś sposób gumowym wężykiem do uszu. Ale w miarę rozwoju techniki skonstruowano urządzenia, które nazywają się kalorymetry. I kalorymetr jest to zaawansowane techniczne urządzenie, które podgrzewa to medium, czyli albo wodę, albo powietrze do żądanej temperatury i utrzymuje tą temperaturę przez cały okres stymulacji błędnika na stałym poziomie. I jest to bardzo ważne. Żeby zrozumieć działanie próby kalorycznej, trzeba znowu wrócić do anatomii. I błędnik generalnie w tylnej części zbudowany jest z takich kanalików. To jest właśnie model demonstracyjny, który pokazuje te kanaliki w takim dużym powiększeniu. Oczywiście w naturze one są bardzo małe, schowane tam głęboko w uchu, a tutaj dla celów demonstracyjnych wystawione na zewnątrz głowy. To są właśnie te takie kanaliki, które wychodzą z błędnika z jednej strony, a potem do tego błędnika wracają, zataczając takie półkoła. I dlatego, ponieważ to wygląda jak półkoła, te kanały nazywano kanałami półkolistymi. Każdy błędnik ma trzy kanały półkoliste. Kanał półkolisty przedni, kanał półkolisty tylny, kanał półkolisty poziomy. Łącznie jest sześć kanałów półkolistych. Następnie każdy kanał półkolisty kończy się takim rozszerzeniem. To jest bańka i w tej bańce znajdują się komórki zmysłowe, które właśnie drażnione powodują przekształcenie tego bodźca mechanicznego, czyli ugięcia komórek zmysłowych na bodziec nerwowy, czyli na sygnał nerwowy, który jest przesyłany do mózgu i mózg interpretuje pobudzenie błędnika jako uczucie przyspieszenia. Druga ważna kwestia odnośnie budowy błędnika jest taka, że w obrębie tych kanałów półkolistych znajduje się płyn, czyli endolimfa, inaczej śródchłonka. I podczas zwykłej aktywności ruchowej, kiedy ruszamy głową, ten płyn rusza się i pobudza właśnie te komórki zmysłowe, doprowadzając do dalszego przekazywania informacji do mózgu. Podczas próby kalorycznej nie stymulujemy całego błędnika, w zasadzie stymulujemy tylko jeden z jego elementów, mianowicie kanał półkolisty poziomy, czyli ten kanał, który w pozycji stojącej jest prawie poziomy. Natomiast, żeby to krążenie endolimfy śródchłonki pod wpływem bodźców było najbardziej efektywne, podczas próby kalorycznej musi on znaleźć się w pozycji pionowej. Czyli pacjent musi się położyć na plecach w ten sposób, ale nie tak zupełnie płasko, tylko mniej więcej w ten sposób, żeby głowa i tułów były uniesione o 30 stopni do góry. I w ten sposób uzyskujemy idealne warunki, czyli kanał półkolisty poziomy jest idealnie w pionie. I w ten sposób uzyskujemy optymalne warunki do krążenia endolimfy w tym kanale. Jeśli pobudzamy kanał półkolisty poziomy ciepłą wodą, to endolimfa staje się lżejsza i nagle zaczyna unosić się do góry, czyli krąży do góry w tym kierunku. Natomiast jeśli pobudzamy kanał półkolisty bodźcem zimnym, to endolimfa staje się cięższa i zaczyna spływać w dół, czyli krąży do dołu. I to przekłada się później na powstawanie oczopląsu. Właśnie kolejny problem to jak zarejestrować ten oczopląs, który jest generowany w próbie kalorycznej. Jak go zmierzyć, jak ocenić jego parametry. W ujęciu historycznym najstarszą techniką, jednocześnie najprostszą, była ocena, czyli pomiar czasu trwania oczopląsu indukowanego w próbie kalorycznej po stymulacji. Czyli do tego celu wystarczyły zwykłe okulary Frenzela powiększające na oczy oraz zwykły stoper, który mierzył ten czas od zakończenia stymulacji do końca oczopląsu. Ten sposób wykorzystywany jest do dzisiaj bardzo często, zwłaszcza w pracowniach, które nie mają takiego nowocześniejszego sprzętu w postaci EMG bądź VNG. I robią to właśnie w ten stary sposób, który w zasadzie jest poprawny, ale łączy się z pewnym ryzykiem błędu w granicach 15-20%. Chodzi o to, że ten oczopląs indukowany w próbie kalorycznej nie wygasa od razu, tylko wygasa stopniowo. Czy na początku jest on bardzo szybki, potem coraz wolniejszy, aż staje się wolny i w końcu wygasa.
ale ten moment wygaśnięcia, czyli ustąpienia oczopląsu, czasami jest trudny do uchwycenia i zależy to często od subiektywnej oceny osoby badającej, jego doświadczenia, więc może to być źródłem błędów. Poszukiwano więc innych sposobów oceny parametrów oczopląsu. Na przykład próbowano oceniać amplitudę oczopląsu, czyli wysokość tych wychyleń oczopląsowych bądź częstotliwość, aż w końcu ustalono, że takim najbardziej wiarygodnym, miarodajnym parametrem będzie szybkość wolnej fazy oczopląsu. O co chodzi? Oczopląs indukowany w próbie kalorycznej jest dwufazowy, podobnie jak zwykły samoistny oczopląs wielu schorzeń błonnikowych, czyli ma fazę szybką w jedną stronę i powrót wolny. I prędkość tego powrotu, czyli tej wolnej fazy, która jest zmierzona przy pomocy systemu do rejestracji oczopląsu, na przykład VNG, jest najczęściej obecnie wykorzystywanym parametrem do oceny wyników prób kalorycznych i ten parametr jest później obliczany automatycznie przez oprogramowanie i pokazywany w postaci końcowego wyniku. Warto wspomnieć na marginesie, że ta wolna faza oczopląsu, czy kierunek tej wolnej fazy oczopląsu jest taki sam jak kierunek przepływu endolimfy w tym kanale półkolistym poziomym, na przykład w przebiegu próby kalorycznej, i to i o tym mówi właśnie pierwsze prawo Ewalda. To wszystko na temat teoretycznych postaw próby kalorycznej dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.